Pierwszą niedzielę lipca pochylamy się nad tekstem z Ewangelii Świętego Mateusza z 11 rozdziału, i w tym tekście, który będzie dzisiaj czytany w trakcie liturgii, możemy wyodrębnić dwie części. W pierwszej z nich Pan Jezus wysławia Ojca, Ojca za to, że zakrył te wszystkie rzeczy i te wszystkie tajemnice przed mądrymi, roztropnymi, a objawił je prostaczkom. Można to przetłumaczyć również: objawił tym, którzy są jak małe dzieci. I to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, ponieważ Pan Jezus zwraca się do Ojca w sposób taki bardzo wręcz intymny mówi tatusiu. Abba, Tatusiu. Tak jak dziecko zwraca się do swego Ojca. Zachęcam, abyśmy przyszli właśnie w taki sposób do Boga, ponieważ nasza relacja z Ojcem jest najważniejsza. Często dziecko kształtuje swoją postawę, swoją religijność na relacji ojca fizycznego i taka jest religijność, jaka jest ta relacja. Jeżeli ona jest ciepła, bezpośrednia, to potem również człowiek zwraca się do Boga, który jest ojcem również właśnie w taki sposób. A jeżeli ona jest szorstka, jeżeli często jest toksyczna, to potem człowiek ma problemy z religijnością, bo trudno jest zgęść swoje kolana przed ojcem, który jest tatusiem, jeżeli rzeczywiście ktoś nie doświadczył tej ojcowskiej miłości w swoim życiu, w takim wymiarze czysto ludzkim. W drugiej części omawianego dzisiaj fragmentu Jezus wzywa nas, abyśmy przyszli do Niego. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja Wam dam wytchnienie kiedyś. Wędrowałem po puszczy Knyszyńskiej i odnalazłem wśród upalnego południa krzyż oparty o dąb. Stary krzyż, na którym rozszyfrowałem właśnie te słowa. Ktoś w taki bardzo prosty sposób napisał: Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was ochłodzę. Pomyślałem sobie, jest środek dnia gorąco, parno, a mam przyjść do krzyża, zapomniałem wody, zapomniałem butelki bukłaka z wodą, a mam przyjść do krzyża, aby się ochłodzić. I tak rzeczywiście jest. Tajemnica krzyża, tajemnica śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest dla nas ochłodą w tym ogniu namiętności, w tym wszystkim, co nas pali coraz często rozdziera. Kiedy przychodzimy do krzyża, Chrystus wszystko układa, jakby wylewa kubeł zimnej wody na te nasze namiętności, żebyśmy nie trwali w grzechu, ale żebyśmy byli odświeżeni Jego łaską, Jego tajemnicą, tajemnicą paschalną, tajemnicą przejścia Chrystusa ze śmierci do życia. Pod koniec dzisiejszego fragmentu Pan Jezus mówi: Weźcie swoje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, w jaki sposób trzeba nieść krzyż, bo ja jestem łagodny, pokorny, pokorny sercem, przyjdźcie do mnie, znajdziecie ukojenie we mnie, bo jarzmo moje jest bardzo łatwe do niesienia, a mój ciężar lekki. Jeżeli, czy nie, jeżeli niesiemy krzyż, nawet najcięższy krzyż cierpienia czy niezrozumienia, odrzucenia, a łączymy to wszystko z ofiarą Chrystusa, to ten ciężar staje się bardzo lekki. Ten ciężar staje się do uniesienia. Kiedyś pamiętam, kilka miesięcy temu, Wyszedłem na spacer ze swoim psem do lasu i mój pies wytaczał się w czymś, co psy lubią się taczać. I przyszedł do mnie taki, przepraszam, umorsany, śmierdzący. I cóż ja mogłem zrobić? Wytaczałem go w piasku, potem go wykąpałem. Bo tak mają to do siebie psy, że często się wytaczają w jakiejś padlinie. I tak sobie pomyślałem. Ja nie oceniam tego psa, ja go myję, ja doprowadzam go do porządku, a cóż dopiero Pan Bóg, który, do którego przychodzimy z naszymi grzechami, umorsani w tym całym grzechu. Pan Bóg jako nasz wspaniały Ojciec przez Jezusa Chrystusa przebacza nam grzechy, myje nas swoją łaską i daje nam szansę. I taka właśnie dobra nowina płynie z tej Ewangelii, abyśmy zawsze przychodzili do Chrystusa, do naszego. Ojca, do którego Pan Jezus zwraca się, Abba Tatusiu.